Na zajętych przez Sowiety obszarów skupiła się śmietanka niedobitych polskich komunistów, powyżej 2000 członków byłej KPP, w tym postacie tej miary, co Jakub Berman, Jan Turlejski, Wanda Wasilewska, Bolesław Bierut, Jerzy Borejsza, Paweł Finder, Jan Krasicki, Alfred Lampe, Hilary Minc, Marcelino Wodko, Włodzimierz Sokorski, Aleksander Zawadzki i mniej wówczas znani Gomułka, Kliszko, Moczar. Wymieniam te nazwiska, proszę Państwa, bo one w ciągu najbliższych kilku lat zajaśnieją w historii Polski niekoniecznie chlubnym blaskiem. Na KPP w całości i na ich poszczególnych członkach ciążył zarzut agenturalności. W związku z tym w pierwszej chwili nie dopuszczano ich do wysokich stanowisk. Pisze o tym Władysław Gomułka, którego warto zacytować, bo jego świadectwo nie może podlegać wątpliwościom czy zarzutom tendencyjności. Komuniści polscy czuli się wtedy na ziemiach Ukrainy i Białorusi Zachodniej jako ludzie zagubieni, pozbawieni własnego kompasu politycznego, pasującego do wyznawanych przez nich idei socjalizmu. Tylko ci, którzy za fasadą marksizmu, leninizmu i rewolucji żywili wobec Polski jako niepodległego i suwerennego państwa kosmopolityczne poczucie obojętności, a nawet wrogości, przyjmowali bezkrytycznie i z aplauzem ówczesną politykę Związku Radzieckiego i Kominternu. Czynili wszystko, żeby zaskarbić sobie łaski nowych swoich rzeczników politycznych. Było tajemnicą policzy na razie wielu z nich, jak Romana Granas i inni narodowościowi pobratymcy, chodzi o działacze pochodzenia żydowskiego, poszło na służbę Wasilija Siergienki z lwowskiego NKWD. Tak więc, proszę Państwa, część działaczy komunistycznych zdecydowała się na służbę agenturalną, część, jak Gomułka, zajmowała podrzędne stanowiska, nie represjonowano ich, broń Boże, ale też nie dawano rozwinąć skrzydeł. Innym przykładem postawy donosicielskiej, kolaboranckiej w najwyższym stopniu godnej napiętnowania był Jan Krasicki, który studiując prawo tropił za wzięcie nieprawomyślność swych kolegów, a także brał udział w przeprowadzaniu deportacji. Największą rolę w tym środowisku odegrała Wanda Wasilewska. Osoba wyzbyta wszelkich kompleksów i zahamowań, wynikających nie tylko z przynależności do kultury polskiej, ale nawet osobistej przyzwoitości. Córka wybitnego działacza socjalistycznego, pierwszego ministra spraw zagranicznych RP i bliskiego przyjaciela Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego. Dla Zygmunta Berlinga, który stykał się z nią wielokrotnie, przystojna, choć raczej zaniedbana niż schludna, dla innych, cytuję, pozbawiona powabów, twarda, sucha, grubokostna kobieta o szerokiej, płaskiej twarzy, do tego wybitnie łasana mężczyzna. Wasilewska ulegała swoim kolejnym partnerom. Drugi z kolei mąż, robotnik Marian Bogatkow, ciągnął ją, jak charakteryzował ją ówczesny partyjny kolega niekomunistyczny, tylko socjalistyczny, obdarzoną sentymentalnym ptasim muszkiem politycznym w orbitę wpływów komunistycznych. Działając oficjalnie w PPS i na szczeblu centralnym, była znakomitą przykrywką dla tajnej działalności komunistów. Pisywała dużo powieści, co nie znaczy, że dobrze. Jej książki były jednostronne, podobne sowieckim agitkom, demaskowały społeczne obowiązki Rzeczpospolitej, bezrobocie i biedę, w równie nieobiektywny sposób marując powikłane stosunki narodowościowe na kresach wschodnich, przedstawianych jak kraina głodu i nędzy. W Polsce tego nikt nie czytał, ale w Związku Sowieckim zapotrzebowanie na tego typu agitki rzekomo obiektywne było ogromne i dlatego jej powieści przedrukowywano, tłumaczono tamże. Wpadła w oko jako autorka Stalinowi i to spowodowało, że zyskała od razu wyjątkową pozycję. Sama mówiła później. I zwróćcie Państwo uwagę na te słowa. Nie uważałam się za emigranta. Nie uważałam się za uciekiniera, ale za człowieka, który przyszedł do ojczyzny proletariatu. Proszę Państwa, przyszedł do ojczyzny proletariatu, do swojej ojczyzny. Ona uważała Związek Sowiecki za swoją ojczyznę. Formalne stanowisko Wandy Wasilewskiej polegało na tym, że została wybrana deputowaną do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego. Co więcej, przyjął ją Stalin, co namaszczało ją niezwykłym światłem z punktu widzenia nie tylko środowisk polskich, ale i środowisk sowieckich na zajętych obszarach. Jej zachowanie można usprawiedliwić, ale tylko częściowo strachem. Na jej oczach nieznani sprawcy w jej mieszkaniu zastrzelili męża Bogatkę, zdradzającego publicznie coraz większe rozczarowanie sowieckimi porządkami. Nie ulega wątpliwości, że była to wizyta gości z NKWD, którzy dali do zrozumienia w ten sposób i pojęcia, że może zachowywać się tylko taki w tych ramach, które zostały jej narzucone i podyktowane.